Czyż to nie piękne, że dożyliśmy czasów, gdzie roboty tańczą? Postanowiłam zrobić sobie w 2001 rekonesans rynku technologicznego i będę zamawiać sobie różne gadżety związane z automatyzacją, z czego popadnie, albo przynajmniej uprzyjemnianiu sobie życia. Nie jest to w żaden sposób sponsorowana seria, będzie to wszystko totalnie na spontanie, według własnego widzimisię, ponieważ już jakiś czas temu to planowałam, więc jeżeli spodziewacie się tutaj jakichś merytorycznych porad, nagrań ze studia albo jakiegoś wspaniałego domu, poradnika, to bierzcie pod uwagę, że to będzie tylko i wyłącznie taka subiektywna bardziej ocena różnych przedmiotów i po prostu robię to dla siebie i dla Was przy okazji. Więc dzisiaj będę robić filmik o cudownej listwie, którą zapowiedziałam jeszcze przed świętami. Nawiasem mówiąc, jak tam Wam święta minęły, tak? I mam ściągę tutaj. Jak się komponuje w ogóle ze ścianą, tak? Patrzcie, jaka różnica. Mam ściągę, gdzie sobie wypisałam, czego do tej pory doświadczyłam, czego się nauczyłam w związku z automatyzacją różnych rzeczy. Tak więc nabyłam niedawno listwę. Miałam tak naprawdę do wyboru albo listwę, albo kilka mniejszych wtyczek do prądu, ale mieszkam w bloku, który jest, powiedziałabym, już taki dość stary. Powiedziałabym, no 30 lat ma już, więc wydaje mi się, że nie jest najnowszy. I większość gniazdek, które mam w mieszkaniu, są, jest ich po pierwsze niewiele, a po drugie są tak jakby upchane tylko po jednej części pokoju, więc chcąc nie chcąc, ja muszę mieć jak najwięcej listw, żeby na przykład podłączyć sprzęt, który znajduje się po drugiej stronie pokoju, niż mam wtyczkę. I od razu zdecydowałam się na listwę bardziej niż na takie pojedyncze wtyczki. I dobrze zrobiłam, dlatego że za jednym zamachem zautomatyzowałam sobie praktycznie cały pokój. I co? I opowiem Wam trochę, jakie funkcje mam teraz w tym pokoju dzięki tej listwie. Ale może zanim przejdziemy do demonstracji, oto kilka nagrań, które zdążyłam zrobić moim smartfonem, kiedy tylko dostałam tą listwę. Czyli możecie zobaczyć po prostu, jaka podekscytowana byłam z samym otrzymaniem tej listwy. I've been most impatient for this one, and this is a power strip for my smart home. It's like opening a Christmas present earlier. Yay! This is what it looks like. Podłączyłam wszystko, co da się podłączyć i właśnie się tym bawiłam i chcę trochę poopowiadać o tym, bo się jaram. Podłączyłam sobie tą lampę, te światełka, które mam tutaj na oknie i tutaj pod telewizorem. Stojąca lampa i ją też podłączyłam sobie do tego, bo ona ma ukryty włącznik, to znaczy ja muszę macać całą lampę, żeby ten włącznik znaleźć, żeby ją wyłączyć, a tak to po prostu wyłączę smartfonem. Klik, lampa wyłączona. No to jest takie wygodne, mówię Wam. Turn off the lamp. Od razu mówię, że będzie tutaj dużo nawiązań moich do Google'a. Nie chcę robić tutaj znowu reklamy jakiejś tej firmie, ale miałam do wyboru jakiś Amazon albo jakieś tam jeszcze kilka innych opcji, których nie ma tutaj w Polsce, a Google'a akurat każdy ma praktycznie na swoim Androidzie. Nie mam Apple'a, tak, nie mam iPhone'a, na którym też można mieć jakieś specyficzne urządzenia sparowane. Wybrałam taką dla nas, Polaków, przystępniejszą formę, czyli właśnie Google. Zainstalowałam dwie aplikacje. Jedną z nich było Smart Life, które jest aplikacją, do której można podłączyć praktycznie każde urządzenie smart. Od niej się wszystko zaczyna. Dopiero później zalogowałam się w Google Home, które, nawiasem mówiąc, oferuje kupę fajnych opcji, których bym się nie spodziewała właśnie, gdybym nie zainteresowała się tą listą. Zanim zakupiłam tą listę, już trochę się bawiłam z Googlem. W sensie mówiłam, ej, jaka jest dzisiaj temperatura, albo nastaw mi budzik na 7. W dalszym ciągu się tym bawię. To są tak jakby opcje, które nie wymagają żadnego dodatkowego urządzenia, żeby to działało. Między innymi doszły mi opcje I'm home albo I'm leaving, które są bardzo przydatne, zauważyłam, bo
Nie muszę latać po całym pokoju, żeby wyłączać wszystkie urządzenia, kiedy wychodzę z domu, ani nie muszę chodzić i włączać wszystkiego, kiedy wracam. I'm leaving. Sure. Right now in Miskow, it's 3 degrees with fog. Today there'll be showers with a forecast high of 4 and a low of minus 1. Wystarczy, że odpowiednio się ustawi automatyzację i wchodząc do domu wystarczy, że powiem do mojego telefonu I'm home i włącza mi się lampa, włączają mi się światełka, włącza mi się komputer, włącza mi się monitor, włącza mi się słuchawki, głośniki. Wszystko tak jakby za jedną komendą jestem w domu, tak? I od razu wystarczy, że zdejmę kurtkę, ciepnę plecak w kąt i idę, siadam na kompie, czeka, włączony. Wiem, że są jeszcze takie fajne opcje, jak na przykład smart czajnik albo coś takiego, że przychodzi się do domu, od razu się woda gotuje nam na herbatę, albo na przykład temperatura się ustawia tak jak lubię, że na przykład wyjdę z domu i wiem, że mnie nie będzie parę godzin, to niepotrzebnie nie muszę mieć kaloryferów włączonych cały czas, tylko mogą się wyłączyć, a jak mówię I'm home, to kaloryfery od razu zaczynają grzać i robi się ciepło czy coś takiego, nie? To jest bardzo konsumenckie, powiedziałabym, ale chciałabym czegoś takiego doświadczyć i mam nadzieję, że niedługo tak się będę bawić, ale póki co wróćmy do listwy. W mojej listwie są 4 gniazdka na zwykłe wtyczki. Oprócz tego mam 4 wejścia na USB, co mnie bardzo zdziwiło, dlatego że odkąd zaczęły przyłazić do mnie te smart gadżety, to w żadnym praktycznie opakowaniu nie miałam zasilacza. Dużo urządzeń, a zasilaczy mam może 2 w domu. Takie, które działają i jeden służy mi do smartfona, a drugi służy mi do jakichś pobocznych spraw. Ale słuchajcie, jedna lampka, druga lampka, nawilżacz powietrza, wszystko to działa mi na USB. Więc ta listwa jest po prostu moim zbawieniem, jeśli chodzi o ładowanie różnych rzeczy, kiedy nie mam zasilacza. Więc 4 gniazdka akurat są w sam raz. Jak nie używam, to je mogę wyłączyć, tak, bo jest dodatkowo osobny dopływ do tych gniazdek, mogę włączać, wyłączać, więc no po prostu bardzo to jest wygodne. I myślę, że każdy powinien się w dzisiejszych czasach zaopatrzyć w takie gniazdko, gdzie oprócz takich standardowych gniazdek na wtyczki są też gniazdka USB. Ważna informacja dla tych, którzy chcą się bawić w automatyzowanie domu i robienie sobie smart home. Miejcie świadomość, czy macie internet 5 GHz, czy 2,4 GHz. Dlatego, że na przykład u nas jest szybki internet, światłowód i mamy 5 GHz, a większość smart urządzeń jest raczej kompatybilna z tym 2,4. Nie macie pojęcia, ile technikaliów się nauczyłam właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy. Okazuje się, że szybszy internet, ten 5 GHz ma krótszy zasięg, a ten 2,4 ma dłuższy zasięg i generalnie więcej urządzeń może być pod niego podpięte. Także pierwsze pół dnia po otrzymaniu tej listy spędziłam na rozdzielaniu sygnału w moim routerze, a to nie każdy router tak może, z tego co wiem. Niektórzy, w sumie ci, co mają wolniejszy internet, to zawsze będą mieć 2,4 i podłączą sobie każde urządzenie. Ale na przykład ja nie mogłam podłączyć, bo się okazało, że mój router wysyłał tylko i wyłącznie 5 GHz, tak? Jakby zawierało się w tym to 2,4, ale musiałam oddzielić po prostu sygnał, żeby mój smartfon mógł podłączyć się z tą listwą. Musiałam wybrać odpowiednią częstotliwość dla mojej listwy, inaczej nie działałoby. I okazuje się, że wszystkie gadżety smart home opierają się właśnie na tym 2,4, więc zainteresujcie się, jak się rozdziela te sygnały, żeby u Was to działało, jeżeli też takie coś będziecie chcieli. To robię, mówię to dlatego, że moja koleżanka podobno robi notatki, bo też będzie chciała robić taki smart home, więc słuchaj się doświadczonej kobity już. Taka ciekawostka, dopiero niedawno nauczyłam się, że przedłużacz tudzież listwa po angielsku to jest power strip, także lekcja angielskiego dla Was. Kontakt to jest socket, a wtyczka generalnie to jest plug, także macie tutaj bonusowo ode mnie trochę angielskiego. Bardzo podoba mi się to, że można sobie dobierać godziny, kiedy coś nam się odpala. Na przykład ja mam te lampki moje Christmasowe i całe święta się tym jarałam tutaj, bo możemy ustawić tak, że się włącza o konkretnej godzinie. Ja mam ustawione w moim smart life'ie,
że ma mi się włączać wszystko na pół godziny przed zachodem słońca. Dlaczego tak ustawiłam, że na pół godziny? W bazie danych Google'a na 100% jest wyliczone, kiedy jest wschód słońca, zachód słońca, więc jeżeli mam urządzenia podłączone pod internet, to one od razu będą tak miały ustawione, która jest godzina i kiedy ten zachód słońca jest, tam dane spłyną, więc ustawiam sobie na pół godziny przed zachodem słońca i wtedy mi się wszystko rozjaśnia w domu. Dlaczego pół godziny? Dlatego, że ustawiłam sobie raz na godzinę przed zachodem słońca i zapalało mi się za wcześnie. Jeszcze nie było ciemno, a już wszystko się świeciło. Jeżeli ustawiłam sobie, nie wiem, 10 minut albo w ogóle mniej niż pół godziny, to u mnie w mieszkaniu było zupełnie ciemno, a ja specjalnie tak mówię, nie będę włączać, bo jestem ciekawa, kiedy to wszystko się samo zapali. No i zapalało się, jak było już grubo za ciemno u mnie w domu, więc na pół godziny przed zachodem słońca wyszło genialnie i świeci mi się za każdym razem, kiedy ja faktycznie mam ochotę wstać, pójść i zapalić sobie światło, więc ach, jednymi z moich najulubieńszych bajerów, które oferuje mi Google, jest ustawianie dzień dobry i dobranoc, tak? Takie opcje są, że jeżeli mówię do Google'a dzień dobry, to zapala mi światła, opowiada mi kawał, mówi mi, jaka jest godzina, mówi, jaka jest temperatura na dworze, wysyła wiadomość na WhatsAppa do mojego męża, bo mi się na przykład nie chce, a ona robi to po prostu, jeżeli ja się obudzę i powiem, że I'm up, no to cyk, idzie, wszystko, zaczyna mi się dzień, nie muszę się o nic martwić, wszystko się włącza, telewizor się sam włącza. Mój mąż oczywiście nie wie, że to moje urządzenie automatycznie mu wyłącza wiadomość. Nie powiedziałam mu tego i do tej pory się nie skapnął. Ale codziennie rano, jak się obudzę i mówię do telefonu I'm up, to wiadomość się śle automatycznie i to jest super. I tak samo zresztą na dobranoc, przepraszam, bo mnie nogi bolą. I tak samo na dobranoc mówię good night i wyłączają się światła, przyciemnia mi się ekran w smartfonie, usłyszę kawał, usłyszę newsy z dnia i Google wysyła wiadomość mojemu mężowi. Dobranoc. Tego wszystkiego musiałam się naprawdę naszukać najpierw w necie, a są takie fajne opcje, o których nawet się nie wie, że Google potrafi. Wiecie, że Google opowiada żarty? Że nie wspomnę, że takie coś jest też świetnym bajerem, jak przyjdą znajomi do pochwalenia się. Parę osób już mnie odwiedziło ostatnio, oczywiście nie wszyscy naraz i nie tak dużo, bo jest kwarantanna. Ale przyszli do mnie, pokazałam im to, wszyscy byli totalnie zaskoczeni. Wiedzieli, że w ogóle coś takiego na świecie istnieje, jak samoistnie włączanie się świateł albo coś takiego. Uwielbiam patrzeć po prostu na miny, co po niektórych troglodytów, którzy nie mają komputera albo mają komputer, ale taki bardzo stary. I widać, że totalnie są nie halo z technologiami XXI wieku i nagle przychodzą do mnie i coś takiego widzą, że ja mówię do telefonu i dzieją się różne rzeczy. Naprawdę te wielkie oczy zdziwienia tworzą u mnie taką śmiechawko, dumnotę. Przepraszam za słowotwórstwo, ale no cóż, mam nadzieję, że takie słuchanie o technologii Wam się podoba. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne. A w przyszłych odcinkach będzie m.in. podajnik pasty, tak, dozownik do pasty do zębów i jakie płyną korzyści z posiadania takiego. Albo lampki, których nie trzeba klikać ani dotykać, tylko po prostu same się zapalają i rozświetlają dom. I zamówiłam póki co czujniki do drzwi. Będę o nich też mówić, też takie smart czujniki, w sensie one wykrywają, jak się otwiera drzwi, kiedy drzwi są otwarte, kiedy są zamknięte, dlatego że mam pewien plan, który chcę zastosować u siebie w domu, ale o tym będzie właśnie osobny odcinek. Na razie robię Wam tylko smaka. Dajcie znać, jak Wy zrobilibyście sobie Wasz dom, gdybyście mieli jakieś smart urządzenia. Jakie urządzenia mi polecacie z AliExpress, które mogłabym sobie kupić i nagrać Wam o tym odcinek. A tymczasem trzymajcie się, jak będziecie chcieli coś wiedzieć, pytajcie w komentarzach, chętnie Wam na wszystko odpowiem. Mam zamiar się w to bardzo, bardzo mocno zagłębić. Pa, pa! Próbowałam.